wystąpienia kolegi już mniej więcej wiemy, o co i dlaczego ten protest, a teraz chcielibyśmy od pana się dowiedzieć, dlaczego akurat w tym miejscu. To zasadniczo odpowiedź jest bardzo prosta. Posłowie Platformy Obywatelskiej, europosłowie Platformy Obywatelskiej zdecydowali, że w ramach lojalności wobec większej grupy w Europarlamencie chcą zabierać wolność polskim internautom, internautom w całej Europie. No my jako młodzi ludzie, jako użytkownicy internetu, ci, którzy w tym internecie spędzają najwięcej czasu, nie możemy się na to zgodzić. Jakie konkretnie utrudnienia przyjęcie tej dyrektywy będzie stwarzało dla użytkowników? Oprócz tego, że będzie jeszcze większa kontrola nad tym, co publikuje się w internecie, jest druga rzecz. Platforma, tak jak mówiła, że nie chce podwyższać podatków, zgadzając się, głosując za tą dyrektywą, sprawi tak, że wejdzie tak zwany podatek od linkowania, to znaczy nałożone przez, dzięki temu wystawców prac. I to jest zasadnicza rzecz. Jeżeli Platforma oprócz tego chce dodatkowo nawiększać obciążenia fiskalne na polskich przedsiębiorstwach, to jest skandal. A może pan rozwinąć tą myśl jakoś, żebyśmy bardziej lepiej to zrozumieli? Podatek od linkowania będzie polegał na tym, że będą zobowiązane wyszukiwarki i tego typu aplikacje do tego, żeby udostępniać ilość linkowania, na podstawie tego będzie nakładany podatek. Każde obciążenie fiskalne dla polskich przedsiębiorców i ogólnie dla przedsiębiorstw w Europie jest niedopuszczalne. Ile osób spodziewacie się tutaj państwo dzisiaj zebrać? Czy są jakieś takie wasze wyliczenia, przypuszczenia, ile tych osób się tutaj zgromadzi? 5 godzin temu założyliśmy wydarzenie na Facebooku. To jest spontaniczna akcja w reakcji na głosowanie europosłów Platformy. W ciągu 5 godzin na facebookowym wydarzeniu zgłosiło się ponad kilkaset osób, oczywiście z całego kraju. Zważywszy na to, że zrobiliśmy to całkowicie spontanicznie, spodziewamy się, że tych osób nie będzie wiele, przynajmniej dzisiaj, ale mam zamiar kontynuować tę akcję i nie tylko dzisiaj, także jutro, ale także w innych miastach Polski. Czyli nie odpuścicie tej sprawy? Zdecydowanie nie, z dwóch powodów. Nie zgadzamy się na ograniczenie wolności, nie zgadzamy się na większe obciążenia dla polskich przedsiębiorców.